Edyta Górniak nie zrezygnuje z występu na Sylwestrze z powodu, ale nie szczędzi jej ostrych słów. Współczuje jej w zasadzie. Internet obiegła plotka, że przez Justynę Steczkowską Edyta Górniak nie wystąpi w Zakopanem na Sylwestrze TVP. Jednak w rozmowie z Faktem piosenkarka zapewniła, że nie jest to prawda i na powitanie nowego roku 2023 zaśpiewa najpiękniej, jak potrafi. Edyta Górniak zapewniła Fakt, że podpisała już kontrakt z TVP i ani myśli go zrywać. A Justyny Steczkowskiej wcale się nie boi, choć ma nadzieję, że podczas sylwestrowego koncertu będzie takie zamieszanie. Że nie będzie musiała z nią rozmawiać, podczas 5-godzinnego koncertu artyści mają próby w różnym czasie. Więc zdarza się, że nie mają okazji się spotkać, powiedziała nam Edyta Górniak. Dla mnie to, że ona jest na tym samym koncercie, nie ma znaczenia, dodała. Wyjaśniła też, że nie za bardzo rozumie, dlaczego Justyna Steczkowska najpierw ją zaczepia, a potem publicznie pozdrawia. Fakt jest taki, że Justyna Steczkowska w tym roku po raz kolejny zainicjowała konflikt między nami niepotrzebnie i bezpodstawnie. Próbuję się z tego wycofać, współczuję jej w zasadzie, powiedziała nam Edyta Górniak. Konflikt między Górniak a Steczkowską rozgorzał po koncercie TVP Solidarni z Ukrainą. A wszystko dlatego, że Steczkowska pochwaliła się, że całe honorarium oddała na pomoc ofiarom wojny. A inni artyści nie. Górniak oświadczyła, że produkcja tylko zwróciła jej koszty występu i stwierdziła, że Steczkowska kłamie i celowo wprowadza opinię publiczną w błąd. Kilka miesięcy później Edyta Górniak odmówiła występu w THE Voice of Poland. Gdy dowiedziała się, że w jury ma zasiadać także Steczkowska. Teraz w rozmowie z Faktem, Edyta Górniak podkreśliła, że konflikt ze Steczkowską przeżyła bardzo mocno. Zaatakować kogokolwiek w takim momencie, kiedy mamy trudne czasy, to jest brak empatii. Brak świadomości i brak wyczucia i wrażliwości. To, co zrobiła, było bardzo niestosowne. Wiem, że ona próbuje się trochę rakiem wycofać i ja jej nie utrudniam tego, ale też nie będę jakoś specjalnie pomagać. Bo ja też przeszłam swoje, stwierdziła Górniak, moi fani byli roztrzęsieni po tym, co ona zrobiła. Ja mam ogromną rzeszę publiczności, która bardzo to przeżyła. Była też fala hejtu, zanim ludzie się zorientowali, że koszty to nie zysk. Świadomie wprowadziła opinię publiczną w błąd. Wie o tym. Nie wycofała się z tego, dodała Górniak. Edyta Górniak dodaje, że jedyną rzeczą, która mogłaby ją przekonać do Justyny Steczkowskiej, to jej przeprosiny. Próbuje mnie pozdrawiać z ekranu i daje mi w ten sposób sygnał, że trochę chciałaby zamknąć ten konflikt. Załagodzić go, ale nie padły najważniejsze słowa, przepraszam, wycofuję swoje oskarżenie. Jeśli to zrobi tak samo głośno, jak zaatakowała mnie publicznie, czyli na swoich platformach społecznościowych. To jest początek do tego, żebyśmy się w ogóle spotkały na herbatę. W innym wypadku ja bardzo cenię czas życia, stwierdziła Edyta Górniak w rozmowie z Faktem. To już pewne. Edyta Górniak wystąpi z synem Alanem na Sylwestrze Marzeń w TVP. Czy ten duet przyciągnie miliony Polaków przed telewizory? Dłoń Górniak szokuje jeszcze bardziej niż jej poglądy. Wróżka zobaczyła to w pękniętej linii głowy pod wzgórzem Saturna.